Cześć, witajcie! Jeśli macie przydomową instalację fotowoltaiczną, to zapewne co zimę zadajecie sobie to samo pytanie. Czy mam ją odśnieżać? No cóż, pytanie jest dosyć nieoczywiste, ale pocieszę Was, że mamy dosyć oczywistą odpowiedź. Także co, nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie na materiał. Fotowoltaika w czasie zimy nie radzi sobie tak dobrze jak latem. Nie jest to wielkie zaskoczenie i w okresie od października do marca notuje się minimalny udział paneli fotowoltaicznych w ogólnym miksie energetycznym w Polsce. Nie oznacza to jednak, że instalacja przestaje pracować w tym okresie, a wielu posiadaczy fotowoltaiki zadaje sobie pytanie, czy powinno odśnieżać się panele. Czy można to robić samemu i czy jest to bezpieczne? Zimą dociera do nas mniej promieni słonecznych, dlatego zarówno fotowoltaika, jak i tzw. solary pracują na mocno ograniczonym poziomie. Dobrze widać to w wykresie przygotowanym przez Energy Instrad, pokazującym miks energetyczny, czyli udział poszczególnych źródeł generujących prąd w Polsce. W środę 6 grudnia szczyt produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w naszym kraju przepadł na godzinę 11. Wygenerowano wówczas 0,73 gigawatogodzin. Dla porównania, 9 maja, gdy padał rekord fotowoltaiki w Polsce, pomiędzy 12 a 13 prosumenci oraz inni użytkownicy wytwarzali ponad 8,6 MWh. Widać więc, że jest znaczący spadek, ale nie można mówić o całkowitym wyhamowaniu polskiej fotowoltaiki zimą. Tu pojawia się pytanie, skoro fotowoltaika zimą dalej może pracować, a śnieg na panelach sprawia, że znacząco spada wydajność swojej instalacji, to czy powinniśmy samodzielnie odśnieżać moduły znajdujące się na dachu budynku? Cóż, okazuje się, że nie do końca. Panele fotowoltaiczne na dachach montowane są w Polsce pod kątem 35 czy 40 stopni, co sprawia, że śnieg sam się z nich prędzej czy później zsunie. Dlatego wchodzenie na dach zimą po rusztowaniu lub drabinie bez odpowiedniego zabezpieczenia może skończyć się kontuzją, zwłaszcza jeśli nie mamy doświadczenia w pracach na wysokości. Inaczej wygląda to w przypadku paneli fotowoltaicznych montowanych na ziemi. Wtedy usuwanie śniegu nie będzie wiązać się z możliwym uszczerbkiem na zdrowiu. Czy mimo to warto to robić? Nie, ponieważ potencjalny zysk będzie niewielki. Oczywiście w skali pojedynczego gospodarstwa mówimy o naprawdę małych pieniądzach. Szkody związane z możliwym uszkodzeniem paneli mogą być na tyle poważne, że lepiej pozostawić wszystko siłą natury i zaczekać, aż śnieg stopnieje. Czy jednak śnieg na dachu może uszkodzić fotowoltaikę? Czasem zdarza się, że po intensywnych opadach na dachu budynku zalegać może dużo mokrego, a co za tym idzie, ciężkiego śniegu. W takich sytuacjach wystąpić może ryzyko uszkodzenia mocowania paneli, gdy śnieg będzie się zsuwał, co w skrajnych przypadkach doprowadzić może do zerwania całej instalacji z dachu. W Polsce w ostatnich latach rzadko zdarzają się tak intensywne opady śniegu, jednak w wyniku błędu przy montażu czy zużycia niektórych elementów mocowania, zwłaszcza w starszych instalacjach, może dojść do mniej lub bardziej poważnej awarii. Warto też pamiętać, że pogoda jest nieprzewidywalna, dlatego jeśli zimą zauważymy, że z instalacją fotowoltaiczną na dachu coś jest nie tak, na przykład panele przekrzywiły się, dobrze wezwać odpowiednią firmę, która sprawdzi, czy faktycznie śnieg uszkodził moduły lub ich połączenie z resztą instalacji. Samodzielna próba napraw w takich przypadkach, zwłaszcza jeśli nie ma się odpowiedniego doświadczenia, może skończyć się nie tylko uszczerbkiem na zdrowiu, ale również pogorszeniem sytuacji i poważniejszym uszkodzeniem instalacji fotowoltaicznej. Także co, jak sami widzicie, skoro specjaliści montowali Wam panele, to i niech specjaliści zajmują się ewentualną awarią, czego nie życzę Wam, żeby ta awaria właśnie wystąpiła, natomiast wiadomo, różnie bywa. Na razie śniegu nie ma, też życzę Wam, żeby tego śniegu nie było, no ale natura lubi płatać figle, poza tym mamy zimę, więc wiadomo, wszystko się może zdarzyć. W każdym razie, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt i widzimy się w następnym materiale. Cześć!